Witam serdecznie. Nie wiem, na ile baterii mi starczy, ale... No. Dobra, mamy 10 minut. Tyle starczy. Słuchajcie, idziemy zobaczyć. Tu są mateczniki zamknięte. Tam, ja wiem, że one są w takiej... W swoim wieku, takim trochę, no... Pół na pół bym powiedział, tak? Tu właśnie na przykład te pilnuję ramki przed motylicą, prawda? Idę teraz wyciągnąć matecznik. Będziemy podkładać do osieroconej rójki matecznik, tak? Przyniosłem rójsku kółki i tak dalej, i tak dalej. Tak? Spróbujemy jakoś go tam zmontować, tam. Tak, żeby był w miarę dobrze. Może wejdzie go, poszukajmy jakiegoś kijka. Zrobimy to na spokojnie, ja się w ogóle już... Wcześniej to się jeszcze tam z czymś spieszyłem. Teraz to właśnie spróbujemy zrobić tak na maksa spokojnie. Tu zrobimy miejsce, żeby wyciągnąć ten matecznik. Tak. Wyciągamy. Tak. Wtedy jakoś ten nasz matecznik. Prawda? Tu jest wersja, że na tych beleczkach, więc... Ja to pamiętam, że tu właśnie... Były takie mateczniki, że mogę je może ściągnąć bardziej, o właśnie, no wychodzić pod pizelek, tu ja tu wiem, że mam matecznik, którego będę tak właśnie próbował wyciągnąć, tak, i tam go wmontujemy zaraz plaster. Tak. Jedno jest to, że nie wiem do końca, czy ten matecznik jest w odpowiednim wieku na takie roboty. Tak, bo jeśli trafimy na ten moment, że ta larwa się tam ledwie trzyma, to jest szansa, że ta operacja może zwyczajnie nie do końca wyjść, prawda? Ale... że ja mam dzisiaj jakiś dziwnie stoicki spokój, tak? To jest szansa, że uda nam się ten matecznik wyciągnąć. Właśnie niecodziennie ja mam taki dzień, żeby robić takie operacje, prawda? Czasem coś się robi bardziej na dziko, a czasem coś się robi wyjątkowo, wyjątkowo spokojnie. No ale dobra. Żeby nam się za mocno, żeby nam tu nie upadł, tak, nie? Dobrze. Mamy ten matecznik. Elegancko nam to wyszło. Tak. Te bierzemy delikatnie. Tak, bez wstrząsów tutaj. Oj, chyba będzie, słuchajcie, deszcz padał zaraz. Znowu coś tam porobię, coś porobię i deszcz, prawda? Dobra, mamy ten matecznik. Idziemy szybko po ramkę i zaraz ją położymy gdzieś tu, o. Ramkę o ramkę, prawda? Żeby wam to fajnie pokazać. Mam nadzieję, że będzie widać. Dobra, działamy, prawda? Działamy. Tu już mam taką jakąś tam ramkę, o, wyciągniemy tą ramkę, tak, tą ramkę wyciągnę, zrzucę tą pszczołę, żeby mnie tutaj nie goniła, prawda, zrzucę tą pszczołę i teraz tak, powiedzmy, że gdzieś tu jest fajne miejsce, nie, wezmę tu, zrobię miejsce pod ten matecznik, tak, trochę tu przesadziłem. Dobra. Zrobimy tak, może z tej strony. O. Nie musi być wcale po środku ni nic. Bez przesady. Tak? I ten matecznik teraz tak delikatnie tu weźmiemy. O. Tak. Tu go wkleję, słuchajcie. Ten plasterek tak. Nie? On nie ma tu ani... dupki takiej jakiejś specjalnej, nic tu nie ma, tak? Nie wydaje mi się, żeby on mi tu jakoś specjalnie spadł.
tutaj go, o, zajmiemy mu taką piętkę, żeby się tak na czymś przytrzymał. A tu ten wosk, co zeskrobałem, tak, przygnieciemy, o, ten tył go tu przymontujemy. Tak, przymontujemy go, jak najbardziej się tu to da. W tym roku na to całe moje podkładanie mateczników, to ja pamiętam chyba tylko w jednym uliku coś mi nie wyszło, że ta, czy w dwóch, że ta larwa spadła mi, tak? Tak, ale to ja też na to nie patrzę, że za każdym razem musi być jakiś na to tam specjalnie dzień, prawda? Specjalnie dzień. No dobrze. Uważam go za wmontowanego, tak? Te pszczoły go tak raczej nie obsiądą, nie wydaje mi się. Tak. One coś tu zrobiły, nie po mojej myśli. Poprzylepiamy tym nożykiem. Właśnie, wszędzie ten wos. Po trochu. Tym plastów nam tak nie szkoda. Tu chodzi o matecznik. Tak. Chodzi zwyczajnie o ten matecznik. Tu żyjemy o taką piętkę. Tak jest, operacja z... A, tu jest jakiś matecznik ratunkowy. O, już matka miała zabarwienie. Ja musiałem go wcześniej nie zauważyć, dobra. To już teraz to zauważyłem. Prawda? I mam ten matecznik spięty. Tylko już z drugiej strony. No dobrze. Włóżmy go. I elegancko. I sprawa załatwiona. Tu może zerknę na tej ramce, czy jakiś tu... Został matecznik, widzę, że tam... To nawet jeśli teraz już bateria się skończy, to nic, to po prostu, wy tu widzicie, ten matecznik już jest spięty, tak? W tej chwili jeszcze tutaj sprawdzę troszeczkę, czy nie dzieje się jakiś bajer, że gdzieś wcześniej coś właśnie zostawiłem. Czasem właśnie tak jest, tak? Teraz tą ramkę, to jest ten matecznik, to nie będę już jej tak mocno dosuwał, prawda? O, tu jest jeszcze jakiś czerw, trzeba obadać. Patrz. Nie wolno dmuchać. Przy tych pszczołach nie mogę sobie na to niestety pozwolić. Wielokrotnie przy różnych pszczach dzisiaj przez cały dzień dmucham. A tu widzicie, rój tak, jakiś skądś pszczoły. Pszczoły nie do końca się też troszeczkę zna, tak. Zaraz tutaj żądlą, tak. Ogólnie te pszczoły też tak nie dmucha, prawda. Ja to sobie dmucham, bo po prostu przed chwilą łaziłem po wszystkich moich rodzinach, takich tam i owych. I one sobie na to pozwalały, tak? Oj. Chyba mi pszczoła weszła w nogawkę, słuchajcie. Ja jak szatan. Dobra. Montujemy tą ramkę z powrotem. Prawda? Ten deszcz też już teraz bliżej jest nas to czuć. Dobra, tą ramkę lekko. Tu jest ten matecznik, dobra. Tak. O. Tak, żeby go nie przygnieść. Tak, że jak później będziemy sprawdzić dzisiaj wygryzł, to żeby jak się przyklei, to żeby go czegoś go nie rozerwać, tak? Bez sensu wtedy. Tak. Bo to trzeba spojrzeć, chociaż ci się wygryzł, nie? Jak się wygryzł, to już jest okej. Dobrze, mamy to. Tak, tu jeszcze niuchnijmy, czy tu nie było jakiegoś czerwiu. O, jest. No dobra, ale, no dobra. One jeszcze mają szansę zrobić matyczniki na dole. Ale to już nie zdążą, tak? Mam nadzieję tylko, że zwyczajnie zrobiłem to na tyle delikatnie, że w razie czego, jeśli... Ole, moczyła się szmatka. Że w razie czego, jeśli trafiłem na ten newralgiczny moment, to zwyczajnie nie zepsułem tego matecznika, prawda? Dobra, no składam i dzisiaj by było wszystko, jeśli chodzi o moje pszczelarium, tak? Później będziemy sobie kukać dalej.
dzisiaj te takie rzeczy właśnie typu coś udało się coś podłożyć i tak dalej jest dalej realizowane, tak? Widzę, że te pszczoły dzisiaj mają akurat taki dzień, że w miarę coś tam, słuchajcie, sobie zbierają, ale znowu idzie deszcz, prawda? Więc tak, biedy takiej aż w ulach nie ma, zależnie od rodzinki co i jak na te własne swoje potrzeby mają, więc nie ma jakiegoś dramatu. Te małe rodzinki wszystko chcą jeść, więc też jest ok. I to było to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień na pasiece i życzę miłego dnia.